Hej, hej, z tej strony Kaspi i jak coś jesteśmy z powrotem w Chojej Czwóreczce. Tak jak widzicie, dostałem tutaj informację, można zaatakować. Przynajmniej może zaatakujemy tych i może się uda mi zabić ich, chociaż w teorii. Ciężko mi się chce w to wierzyć, ale dobra. Okej, ciekawe. Dobra, czyli teraz tak. Pokażcie mi, weźcie mi, ogarnijcie te rzeczy może. Trochę takie podstawowe tutaj trzeba by było ogarnąć. Dobra, weźmy Ruby Valley Refuge. Zaatakujemy, dobra. Aha. Ale przecież mamy organizacji mamy tylko, ale tak to przecież mamy naprawdę dużą armię i TP, więc nie czaję o co biega z tym zbytnio. Dobra. Na Nowy Vegas atakujecie. Ojeny, no to cześć. Dobra, czyli widzę, że tutaj możemy zacząć ogarniać przemysły i trochę tutaj tych rzeczy, no. Dobra, czyli rekonesans i tutaj to na razie zostawmy. To też na razie zostawmy. Weźmy, ulepszmy sobie te rzeczy.
Okej, dobra, czyli ja myślę, żebym sobie wziął to. Dobra, czyli po tym nie możemy nic tu zrobić, ale mógłbym zrobić to i coś jeszcze takiego fajnego. A, tutaj są zasoby. Elektronika, jakieś inne takie główienka ogarnijmy, dobra. Niech widzę, co jest wizją możliwości, jak dla niektórych już tutaj przeżycia. Ulepszmy sobie te wszystkie rzeczy. No, tutaj mówię, trochę to już poogarniajmy. Jak najwięcej tego i tyle. Co tutaj mamy? Nie, to weźmy to na razie sobie, nie mam co tutaj kombinować. Co tutaj możemy wziąć? Nie, bez przesady, na razie jeszcze nie potrzebujemy. Okej, dobra, to weźmy, zróbmy tak i tak, dobra. Aha, czyli tutaj tych nawet nie mogę rzeczy pogarniać, dobra. Spoko, to teraz tak patrzę. Dynamit weźmy, ogarnijmy może.
Jeszcze roboty bym chciał ogarnąć, lepsze, no. Dobra, powiem tak, już powoli zaczynam ogarniać, o co chodzi powoli w tym, ale to raczej na tej zasadzie, że to jest dosyć chamskie i tyle, no. Teraz mam problem, bo z tymi na pewno nie będę chciał walczyć. Co? Zostało mi najbardziej, żeby Deltę chyba zaatakować maksymalnie, co? Mr. Guti, to weźmy to. I od razu naprawiajmy to. Dynamit, to weźmy sobie dynamit. Naprawdę muszę ściągać od wszystkich takie rzeczy. Teraz tak, wiecie co bym chciał? Zmienimy wszystko praktycznie na lekkie, na średnie rzeczy już. I wyłączymy tutaj to. I usuniemy już produkcję tego. Wiem, że może to nie jest najlepszy pomysł, ale palicho. Java chapter. Zaraz. Western Brotherhood, Steel Brother. Tu. Weźmy tutaj te systemy do
tych rzeczy. Przerzucajcie sobie dalej tutaj następne rzeczy. I co tutaj, nikt nic nie robi. 17 dywizji do obrony, dobra. I ile manpowera? Oh my god. Oh my goodness, what the fuck is that? Ulepszmy więcej tego power armora. Mr. Gutsy, okej, intrygujące. Dobra, czyli teraz tak, tutaj widzę, że można by było to wziąć i w tym miejscu ogarnijmy to. Medium roboty i za rok będziemy mogli je mieć. Aha, spoko. Factory output. Dobra, weźmy jeszcze troszkę więcej tej możliwości tutaj, no.
manpowera potrzebujemy i tyle, no. Dobra, spoko. Standardowe taktyki chyba są najlepsze w tej grze jednak na AI. Niezależnie od tego, jaki to mod. Dobra, czyli lepszy power armor. Weźmy jakieś tam lepsze wersje tego power armora. Ile mają i... Co? Przecież oni stracili 5000 ludzi, no bez przesady. Co? Wyrzucacie? Jak wy to robicie w ogóle? Przecież nie dostajecie żadnego wsparcia od nikogo. Więc what the fuck? Po prostu wyrzucają kolejne jednostki. I teraz tak, direct control, a nie, to Wasteland Autonomy, weźmy wolę. Thank you.
spoko, powiedzmy, że tak niech sobie będzie i tyle. Weźmy sobie za to, zacznijmy to ogarniać w tych dwóch miejscach trochę infrastruktury i tyle. I chwileczkę, bo... A nie, tutaj góry są chyba. Teraz tak, góry są, czyli ja nie muszę się przejmować, że jeżeli coś by się stało, to tutaj przyjdzie ktoś i mnie będzie chciał bić. Tyle dobrego. Weźmy to, 82 dni, tutaj to już trochę daleko. Tutaj też trochę daleko, ale weźmy może o to. Nie mogę nawet tego. Świetnie. Doceniam. I o, ulepszajmy. Dziewięć dywizji. Are you kidding me right now, bro? Dobra, na razie to tam ogarniajmy i tyle. O, dobra, czyli to. Dobra, myślę, że w następnym odcinku już spróbujemy trochę innej taktyki pod tytułem obrona stricte już na linii takiej umocnień, outpostów. Może to da mi radę, bo może przez to nie mogę wygrywać czy żadnych bitewek. Dobra, mniejsza z tym, ale co tam, już w miarę ładnie tutaj to wszystko wygląda, więc ulepszenia idą, ludności coraz więcej, do armii, przynajmniej tyle dobrego. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, w którym, oh my goodness, na pewno nie będę... chciał Mormon Alliance, na 100% nie będę chciał atakować. Nie ma bata, nie zwyciężę tego cholerstwa, więc no cóż, dobra, trzymajcie się, hej, hej.